Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Biorę się za wymianę klocków i tarcz. Zanim to wszystko rozkręcę, chcę mieć pewność, że dam radę wykręcić te dwie małe śrubki trzymające tarcze. One tak naprawdę do niczego nie są potrzebne. W niektórych samochodach, na przykład w Mazdzie, w ogóle ich nie ma, no bo koło trzyma całą tarczę. No ale cały zestaw tutaj ma 11 lat od nowości i boję się, że tam jest to wszystko zardzewiałe. Stąd kupiłem taki śrubokręt z udarem. Impact Driver się to nazywa. Zrobiłem sobie przymiarkę. Ten Torx jest najlepszy, czyli PH3. I cały mechanizm polega na tym, że tu od tyłu pukniemy jakimś młotkiem. Tutaj się to chowa i podczas chowania przeskakuje. Także w środku jest udar, jakieś tam sprzęgiełko i to nam puknie i jeszcze przy okazji zrobi lekki obrót, czyli nam po prostu popuści śrubę. Tylko uwaga, to można używać do odkręcania i przykręcania. Także trzeba mieć pewność, żebyście sobie bardziej jeszcze nie dokręcili. Tam kamerę na statyw. Także uwaga, tutaj przekręcamy w zależności co chcemy zrobić i trzeba sobie zrobić próbę, bo nie jest to opisane. Czyli przykładowo dajmy najpierw w tą stronę i lekko wpycham i czuję, co robi ten cylinderek, czy się obraca, w którą stronę się obraca. No i widzę, że się obraca w tamtą stronę, czyli teraz będzie mi wykręcał. A teraz jak zrobimy tutaj przeskok i teraz wpycham, o i cylinderek idzie w tą stronę. Czyli teraz będę dokręcał udarem. Także musi być tak. Ok, jest dobrze. No to przykładam i puknę sobie tu od tyłu. I jak pięknie popuściło. Ok, i kolejna śrubka. Kontroluję, co tu się dzieje. Ok, odkręca mi. No, tu trochę gorzej, ale też poszło. I druga strona. I znowu kontrola. Ok, teraz odkręcam. I poszło elegancko. Pamiętajcie, że te śrubki naprawdę często jest ciężko wykręcić, więc nawet jak nie macie takiego śrubokręta z udarem, to i tak najpierw bardzo dobrze sobie dopasujcie Torxa i przed wykręcaniem puknijcie. To będzie też udar, a poza tym jeszcze ten Torx głębiej nam wejdzie, no bo wiadomo, że tu w środku jeszcze może być też korozja. Natomiast jak się nam tu już wszystko obrobi, no to niektórzy na przykład biorą przecinak i pukają, żeby tą śrubę wykręcić. No dobrze byłoby mieć przecinak takiej średnicy jak ta główka, puknąć mocno, żeby on się wbił i wtedy spróbować wykręcić. A w ostateczności no to chyba tylko przewiercanie, tak jak mówię, te śrubki i tak są do niczego niepotrzebne. W moim żółtym Peugeocie były tak zjedzone te śrubki, że nawet nie było jak wsadzić Torxa. Ja po prostu musiałem to przewiercić i potem Peugeot już jeździł bez śrubek, tak jak Mazda jeździ. Dzięki, trzymajcie się.